Proszę Państwa, zapraszamy na kolejny The Lab Talks. Dzisiaj przed Państwem wystąpi Marcin Richter i chciałabym powiedzieć, że sama jestem zainteresowana tym, co też ma on nam ciekawego do powiedzenia. To jest kolejny wykład w ramach działki Jobs and Skills for the Future, ale Marcin będzie mówił głównie o tym, jak komputery odmieniły muzykę, a pośrednio też, jak odmieniły sam zawód kompozytora. Dziękuję, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dziękuję za wprowadzenie i najpierw mam wiadomość dla tych z Państwa, którzy już słyszeli tę moją wewnętrzną prezentację, że no starałem się zrobić coś innego tutaj, ale tak całkiem inaczej się nie dało, no bo jednak jest to jeden projekt badawczy, więc niestety ci z Państwa, którzy słyszeli poprzednią rzecz, muszą się przygotować na to, że część tych wiadomości dzisiejszych będzie się powtarzała, no, ale no, tak już musi być. Dobrze, a dla tych z Państwa, którzy w ogóle nie wiedzą, o co tu chodzi w tych moich rozważaniach, chciałbym zacząć od takiego najbardziej ogólnego kontekstu. Otóż moje badania należą do filozofii kultury. Pytania takie najogólniejsze, które tu mnie interesują, to są te problemy, które tutaj właśnie widzimy, czyli jak ma się technika do społeczeństwa, czy też technika do kultury. To jest powiedzmy taki najogólniejszy poziom tych moich rozważań, ale proszę się nie obawiać, my na tym najogólniejszym poziomie właściwie tutaj nie będziemy przebywać. I pierwsza wątpliwość, jaka tutaj powstaje, to czy takie postawienie sprawy, które rozgranicza technikę od kultury, czy też od społeczeństwa i próbuje szukać jakichś relacji między jednym a drugim, czy to jest w ogóle dobre postawienie sprawy? Ponieważ zakładamy wówczas, że te dwa obszary są od siebie odseparowane, jest między nimi jakaś granica i my się zastanawiamy, gdzie ona przebiega. A być może jest tak, że nie ma wcale takiej granicy, albo nie da się jej w ostry sposób wyznaczyć. Ja jestem zwolennikiem takiego podejścia, nie tylko ja, zresztą już mieliście Państwo okazję spotkać się tutaj podczas tego naszego cyklu z podobnymi sposobami ujęcia tej relacji. Czy to pan kolega Łukasz Jonak, czy pan Edwin Bendyk mówili o pewnego rodzaju hybrydach, czy połączeniach, czy też takich systemach, czy strukturach, w których to, co techniczne, a to, co kulturowe, już nie bardzo daje się odłączyć i właściwie nie ma potrzeby tego separować. Lepiej się skupić na całościach, na tym, jak to po prostu wygląda. Dlatego będę tu mówić o takich bytach czy systemach o charakterze hybrydowym, które są właśnie trochę techniczne, a trochę kulturowe. Skoro nie będziemy poszukiwać tej granicy, o której mowa, to skupimy się na czymś trochę innym, czyli przyjrzymy się na tym, co się zmienia w całym tym właśnie maszynowo-kulturowo-ludzkim świecie. Jakie przemiany w nim zachodzą i jak możemy je opisywać. Więc skupimy się bardziej na tym, co się zmieni, niż na tym, gdzie się kończy kultura, a zaczyna technika. I teraz, ponieważ te wszystkie problemy nadal były strasznie ogólne i strasznie filozoficzne, a filozofii nikt nie lubi poza filozofami, dlatego ja nie będę na takim poziomie państwa nudził, tylko postaram się ukonkretnić ten cały problem do takiego zespołu trzech już znacznie bardziej szczegółowych zagadnień, z których pierwszym będzie namysł nad tym, jak zmieniła się muzyka europejska wskutek tego, że powstały różne urządzenia do przetwarzania dźwięków. Po drugie, jak te urządzenia wpływały na kompozytorów, co oni sobie myśleli dzięki temu, że dostali te nowe zabawki do ręki, jakie pomysły im przychodziły do głowy. A po trzecie, co się już wiąże ściśle z charakterem mojego grantu w The Labie, który jest przypisany do sekcji Future Jobs and Skills, będę się starał też odpowiedzieć na parę pytań związanych właśnie z techniką w muzyce w aspekcie zawodów i kompetencji, jakie będą moim zdaniem poszukiwane czy popularne w niedalekiej przyszłości. Jeżeli mam mówić o przemianie w artystycznej muzyce europejskiej,
Powiem najpierw o tym, co było, czyli o tym, co się nazywa kanonem muzyki klasycznej, bo rzeczywiście muzyka taka, powiedzmy normalna muzyka klasyczna, taka jaką się gra w filharmoniach zazwyczaj, reprezentuje pewien dość silnie ustrukturyzowany kanon, który ogranicza wyobraźnię kompozytorów, czy narzuca im pewnego rodzaju ramy. Da się dowieść, że wszystko, co właściwie słyszymy w filharmoniach, wszystko, co się nazywa muzyką klasyczną, wszystkie te bardzo różnorodne oczywiście dzieła mają te pięć cech. Pojawiają się w nich takie czynniki jak melodia, harmonia i rytm. To się może wydawać oczywiste czy głupie, ale jak zobaczymy, jest muzyka, istnieje też muzyka, w której te czynniki nie występują. Po drugie, w muzyce klasycznej pojawia się coś, co się nazywa strojem równomiernie temperowanym, czyli podział taki bardzo mechaniczny, dokładny podział oktawy na 12 części i dopiero z tych 12 części wybieramy sobie skalę i ośmiodźwiękowe zazwyczaj i z tych skal budujemy utwory i akordy. Po trzecie, w muzyce klasycznej zostało ustanowione dość ścisłe rozróżnienie między dźwiękami, które są muzyczne, a dźwiękami niemuzycznymi, czyli hałasami czy odgłosami przyrody. No i tak oczywiście te dźwięki muzyczne to są te, które są grane przez profesjonalnych, nauczonych muzyków na specjalnych instrumentach. Oczywiście śpiew tutaj jest szczególnym przypadkiem, no, głos można potraktować też jako instrument, wtedy to pasuje. No i po czwarte, muzyka klasyczna operuje pewną gamą struktur takich większych, całościowych, czyli gatunków muzycznych, takich jak koncert, symfonia, sonata, oratorium, no jest ich szereg. No, ale większość, właściwie wszystkie te klasyczne dzieła reprezentują właśnie któryś z tych gatunków, czyli tu też jest ten element narzucony z zewnątrz przez konwencję na kompozytora. No i po piąte, ta klasyczna muzyka pojawiała się zawsze w pewnych kontekstach. To jest też coś, co dla nas dzisiaj może nie jest oczywiste, bo my słuchamy muzyki już wszędzie, właściwie w samochodzie, w toalecie, w sklepie, na ulicy. Prawda? Właściwie już nie ma czegoś takiego jak szczególne miejsce, gdzie się słucha muzyki. Natomiast no, jeszcze w XIX wieku tak nie było. Prawda? Była to, jeśli chodzi przynajmniej o tę muzykę wysoką czy artystyczną, która mnie tu interesuje przede wszystkim, to tych miejsc było nie tak znowu wiele, bo to była sala koncertowa czy filharmoniczna, kościół, no i ewentualnie jakieś domowe muzykowanie, prawda, ale to też były szczególne okazje, bo trzeba się było zebrać, umówić, nauczyć się grać tych utworów, więc no, te konteksty były zawsze w jakiejś mierze celebrowane, muzyka nie mogła pojawić się wszędzie. No i teraz jako przykład takiego właśnie dzieła, które prezentuje ten kanon, możemy sobie, proszę spojrzeć na tę partyturę, tutaj no, widzimy te elementy rytmu, równiutkie rzędy tych ósemek tutaj na wioli i wiolonczeli. Widzimy też harmonię, czyli te struktury pionowe. To wszystko się układa ładnie tutaj w tym pierwszym takcie w akord B-dur, który jest głównym akordem tonacji, więc widzimy też tę tonalność, strukturę tonalną. No, możemy sobie tego posłuchać przez parę chwil. Okej, mamy mało czasu, bo już jesteśmy spóźnieni, więc jedźmy dalej. No i nagle na przełomie XIX i XX wieku wskutek innowacji nie artystów, czy kompozytorów, czy filozofów, czy jakichś teoretyków muzyki, tylko wskutek innowacji wprowadzonych, wymyślonych przez inżynierów, pojawiło się całe mnóstwo urządzeń, które wiązały się w jakiś sposób z dźwiękiem. A więc były to urządzenia, które potrafią nagrywać dźwięk, jak gramofony, patefony, nieco później taśmy, rozmaite magnetofony.
innym rodzajem były urządzenia wydające dźwięk z elektrycznych źródeł, czyli właśnie wzmacniacze, głośniki, mikrofony, które potrafią zbierać dźwięk. No i wreszcie zaczęły też powstawać instrumenty elektroniczne i efekty elektroniczne, czyli różne elektryczne, elektroniczne urządzenia, które modyfikują barwę dźwięku. I to jest ten moment, kiedy muzyka zaczęła się nagle bardzo zmieniać. Co się stało? Jeśli chodzi o nagrywanie, jeśli chodzi o pierwszą grupę tych urządzeń, to one zmieniły, można powiedzieć, sens tego, czym w ogóle był dźwięk, czy też, mówiąc językiem filozoficznym, zmieniły status ontologiczny dźwięku jako takiego, ponieważ dopóki nie było magnetofonów czy gramofonów, dźwięki były niepowtarzalne, co nam już też jest trudno wyobrazić, ale nie można było dwa razy zaśpiewać identycznie tej samej piosenki, a w gruncie rzeczy nie można nawet dwa razy zagrać identycznie jednego dźwięku na fortepianie czy na skrzypcach, bo to powtórzenie będzie zawsze jednak trochę inne. Więc kiedyś dźwięk był jednorazowym wydarzeniem, a w momencie, kiedy daje się go nagrać, odtworzyć wiele razy w ten sam sposób, dźwięk stał się przedmiotem, czyli z wydarzenia przekształcił się w przedmiot. W przedmiot, który można obrabiać, który jest czymś statycznym i podatnym na manipulacje różnego rodzaju. To wydarzenie, prawda, nie było tak bardzo podatne na manipulacje, jak dźwięk nagrany, który można odtwarzać w nieskończoność, analizować na różne sposoby, zmieniać, odtwarzać jeszcze raz. Kolejny przełom to oderwanie dźwięku od jego źródła. Kiedyś, właśnie jak nie było jeszcze tych wszystkich ciekawych urządzeń, słysząc dźwięk właściwie potrafiliśmy zawsze zidentyfikować jego źródło, prawda? Albo to było ktoś coś grał na instrumencie, albo śpiewał ptaszek, albo spadał kamień. Ogólnie rzecz biorąc dźwięk i źródło, one się jakoś szły ze sobą w parze. Natomiast tak przestało być, odkąd słuchamy dźwięków z głośników, prawda? My już nie wiemy za bardzo, co jest źródłem tego dźwięku. Inna sprawa to jest też to, że pojawiły się takie dźwięki, które nie mają żadnego naturalnego źródła, prawda? Czyli dźwięki generowane elektronicznie. Rozmaite dźwięki, które w przyrodzie by nie mogły wystąpić, a na instrumentach żadnych też nie dałoby się ich nagrać. I teraz, żeby zobrazować Państwu skalę tej przemiany, jak bardzo drastyczna i całościowa i wszechogarniająca ta przemiana była, puszczę Państwu utwór nie bardzo nowy, bo z 1958 roku, ale już nie należący właśnie do tego klasycznego kanonu. Utwór elektroakustyczny Johna Cage'a i proszę zobaczyć, jak wygląda partytura. To jest partytura tego utworu. Jaka jest różnica między tym a Mozartem? A brzmi to tak. Słyszą Państwo, że w utworze tym nakładają się na siebie, łączą się dźwięki, jakieś głosy, jakieś odgłosy, które wydają się zarejestrowane mikrofonem i później zmiksowane z dźwiękami czysto elektronicznymi. I w tych dwóch kierunkach poszła muzyka wtedy, kiedy kompozytorzy dostali właśnie te wszystkie nowe urządzenia, o których mówiłem. Czyli pierwszy z tych kierunków to była muzyka konkretna, której pionierem był Pierre Schaeffer, mamy go tutaj. Jego technika kompozytorska polegała na nagrywaniu różnych odgłosów, a później cięciu taśm i robieniu z takich kolaży dźwiękowych, z dźwięków nie wydanych na instrumentach, tylko z dźwięków przyrody. Może posłuchajmy sobie teraz jeszcze tego Schaeffera przez sekundę. To jest jego bardzo znany utwór, nazywa się Etiuda pociągowa. Puśćmy może od środka. Po prostu ponagrywał pociągi i w pomysłowy sposób później eksperymentował z taśmami. On jeszcze nie miał komputera, on ciął te taśmy i je kleił ręcznie, bo to były 40 lata bodajże, druga połowa.
to jest muzyka konkretna Pierre'a Schaeffera. No i teraz wróćmy sobie do tego kanonu i proszę zobaczyć, że to co teraz słyszymy, no absolutnie nie zrywa ze wszystkimi pięcioma cechami tego kanonu. Tu nie ma melodii, nie ma harmonii w sensie akordów, nie ma rytmu, nie ma oczywiście żadnego stroju, bo nie ma w ogóle wysokości dźwięków określonych, nie ma instrumentów, nie ma wykonawców, czyli nie ma w ogóle też tego podziału na dźwięki muzyczne i niemuzyczne. Ten podział został już anulowany. No i jeśli chodzi o przynależność tego, co słyszymy do jakiegoś gatunku, to znaczy jest to koncert czy sonata, no to raczej też takie pytanie nie ma sensu, żeby je zadawać. A więc muzyka dzięki technice, czy za sprawą techniki, radykalnie zerwała z tym wszystkim, co definiowało ją jako muzykę jeszcze w XIX wieku. I drugi kierunek, oczywiście oprócz muzyki konkretnej, to jest muzyka generowana już czysto elektronicznie, czyli nie dźwięki rejestrowane mikrofonami i później przetwarzane, tylko jakieś tam dźwięki z oscylatorów, ze wzmacniaczy. Puszczę Państwu fragment takiej wczesnej muzyki czysto elektronicznej, Herbert Eimert. To jest wczesne, więc dlatego to tak brzmi. Oto jest właśnie studio tego pana, studio, w którym powstał ten piękny utwór w latach jakichś 40. albo wczesnych 50. Więc tu mamy do czynienia z tym pionierskim okresem rzeczywiście muzyki elektronicznej. Podsumowując to, co było do tej pory, możemy powiedzieć, że ten europejski kanon utracił moc odgraniczania tego, co jest muzyką, od tego, co jest zewnętrznym muzyki. I co więcej, ten proces jest nieodwracalny. Już nie będzie tak, że ten kanon, który był, czy też jakiś inny kanon wróci. Tak się przynajmniej wydaje. Nie ma takiej możliwości, bo skoro już pojawiła się ta swoboda raz, to nie bardzo wiadomo, co mogłoby sprawić, żeby wszyscy kompozytorzy zgodzili się teraz nagle, że z powrotem musimy przyjąć jakiś wspólny zestaw reguł, jakiś wspólny kanon. To raczej się nie zdarzy. Można wciąż komponować muzykę neoklasyczną, tak jak to wielu kompozytorów robi, czy na przykład nasz Penderecki, ale to już jest decyzja kompozytora. To jest jego właśnie odpowiedź na pytanie, czym jest muzyka. Ta odpowiedź dzisiaj jest prywatną decyzją każdego kompozytora. Tak jak to pisałem gdzieś tam indziej, współczesny kompozytor musi być filozofem w jakimś sensie, bo musi odpowiedzieć na to pytanie, choćby odpowiadał na nie nieświadomie, ale jeżeli coś tworzy w tej dzisiejszej rzeczywistości, która jest wolna od wszelkich ograniczeń, to musi właśnie, choćby przez tę swoją twórczość, odpowiedzieć na pytanie, jak on akurat rozumie muzykę. I tutaj mam taki mały schemat, który obrazuje, o czym mówiłem. Otóż gdybyśmy w dziele muzycznym, to jest ta oś pozioma. Zresztą użyłem tutaj kategorii średniowiecznych, średniowiecznej teorii muzyki, czyli artis combinatorie i artis inveniendi, ale one zadziwiająco dobrze pasują akurat do tej sytuacji. Artis combinatorie to jest, jakie reguły rządzą budową dzieła. Natomiast artis inveniendi to jest to, jak artysta, już podporządkowawszy się tym regułom, co on dodaje od siebie. Czyli powiedzmy, jakie melodie wykorzystuje, na jaką tonację się decyduje, czy C-dur, czy G-moll, czy napisze sonatę, czy napisze symfonię. To już jest to, co należy do artis inveniendi, a artis combinatorie to są te ogólne reguły. Te kropki, pionowa oś prowadzi od tego, co jest ustalone przez konwencję, do tego, co jest zależne od wyobraźni kompozytora. I teraz te czerwone kropki obrazowałyby współczesne dzieło sztuki, w którym zarówno reguły, jak i te treści są zależne od samego kompozytora, są w gestii jego wyobraźni. Natomiast niebieskie kropki oznaczają to dzieło klasyczne, w którym reguły są jeszcze ustalone przez tę właśnie europejską konwencję. To jest jeszcze takie podsumowanie. Przejdźmy może dalej.
Kompozytorzy w tej nowej sytuacji poszli w bardzo różnych kierunkach, ale można powiedzieć, że bardzo wielu z nich, o ile nie większość, zaczęła się interesować czystą barwą dźwięku. Czyli czymś, co właśnie w muzyce klasycznej było dość ograniczone, bo tam ta barwa mogła pochodzić tylko z instrumentów, a tu właśnie możemy mieć barwy elektroniczne, możemy mieć barwy konkretne. I właśnie to eksplorowanie barwy stało się odpowiedzią kompozytorów na te możliwości, które dostali. I taka muzyka, która przede wszystkim czyni przedmiotem swoich zainteresowań barwę, się nazywa ogólnie sonoryzmem. Kompozytorzy korzystali ją z bardzo poważnych, zaawansowanych narzędzi do analizy dźwięków, z narzędzi matematycznych, fizycznych, psychoakustycznych i używają tych narzędzi po to, między innymi w bardzo znacznej mierze właśnie po to, żeby konstruować nowe, nieznane wcześniej barwy. W tej mierze zaczyna się załamywać, jak zresztą niektórzy artyści mówią wprost, zaczyna się załamywać paradygmat rozumienia muzyki, który można by nazwać paradygmatem komunikacyjnym, czyli taki paradygmat, że kompozytor ma jakąś treść do przekazania, tą treścią mogłaby być jakaś idea albo jakieś emocje. Następnie jest ten nośnik, którym są nuty i wykonawcy i w trzecim kroku są słuchacze, którzy ten komunikat odbierają. Otóż współcześni kompozytorzy często negują cały ten schemat, mówiąc, że oni nie mają nic do przekazania, a już na pewno nie mają do przekazania żadnych emocji, że oni są bardziej jak uczeni czy jak odkrywcy, którzy starają się odkryć jakiś nowy ląd właśnie w tej nieskończonej przestrzeni barw dźwiękowych. Więc chodzi tu bardziej o odkrycie niż o komunikat. I wejdźmy teraz już bardziej w problematykę właśnie tych narzędzi do obrabiania muzyki. Pierwsze, te wczesne narzędzia były oczywiście dość ograniczone i dlatego też ta muzyka tak brzmiała, jak brzmiała. Brzmiała tak, jak słyszeliśmy z dzisiejszej perspektywy bardzo ubogo, bardzo, bardzo prymitywnie. No ale technika się rozwija i to w rozwoju muzyki dwudziestowiecznej też bardzo słychać. Rzeczywiście tak od połowy XX wieku ta nowa eksperymentalna, elektroniczna, elektroakustyczna muzyka trzeba już brzmieć znacznie lepiej, a no tak mniej więcej właśnie na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia te narzędzia komputerowe już się rzeczywiście zrobiły bardzo dobre. Do tego stopnia, że pozwalają one manipulować wszelkimi parametrami dźwięku, pozwalają zrobić z dźwiękiem wszystko właściwie. I ograniczeniem jest tutaj tylko wyobraźnia właśnie, czy pomysłowość tych, którzy nad tym pracują, a te urządzenia właściwie są już, no można powiedzieć, niemalże bez zarzutu. I teraz warto się zastanowić, wydaje mi się dość ważne, czym się różni komputer od zwykłego instrumentu, czy też od zwykłego urządzenia, nawet takiego jak syntezator. Otóż komputer nie niesie nic w sobie, on jest pusty, prawda? Skrzypce na przykład, można powiedzieć, że wytyczają czy ograniczają pewien świat dźwięków, wszystkich dźwięków, które można zagrać na skrzypcach. Ten świat jest bardzo bogaty na pewno, ale jednak skończony, prawda? Nie można niektórych dźwięków na skrzypcach ze skrzypiec na pewno wydać. A komputer wręcz przeciwnie, komputer pozwala na wszystko, jest właśnie, jest tym, jaki algorytm mu wpuścimy. To nie jest jeszcze jedno narzędzie, takie jak skrzypce czy syntezator, tylko jest to właśnie no, istotowo inne narzędzie, właśnie można być meta narzędzie, czy też narzędzie, które służy dopiero do tworzenia konkretnych narzędzi, które dopiero są wykorzystywane. No i przejdźmy już teraz na koniec do tego, co właściwie jest tu najważniejsze z punktu widzenia DELABu i z punktu widzenia Future Jobs and Skills, czyli co z tego wszystkiego wynika dla kompetencji i rynku pracy w przyszłości, w tej dziedzinie oczywiście. Pierwsze pytanie, które się tutaj narzuca, to czy są potrzebni jeszcze
muzycy. Czy w związku z tym, że te komputery są takie dobre, to czy w związku z tym już właściwie nie warto posyłać dzieci do szkół muzycznych, bo nie dostaną pracy później? Można spekulować. Ja tutaj podaję dwa argumenty, jeden w dwóch kierunkach. Bo z jednej strony jest tak, że jak wiadomo, w Filharmonii wciąż się gra na okrągło Haydna, Beethovena, Brahmsa, prawda, od XVII do XIX wieku. Te nowe utwory elektroniczne, nikt tego takiego Pierre'a Schaeffera czy Stockhausena poza jakimiś szczególnymi okazjami raczej w Filharmonii nie wykonuje. No więc wciąż wydaje się, że są potrzebni muzycy, wirtuozi, którzy grają te dawne rzeczy. Ale już w innych dziedzinach, w których jeszcze niedawno muzycy byli niezbędni, na przykład wtedy, kiedy robimy muzykę filmową, dziś już się to robi inaczej. Dzisiaj są tak bardzo dobre bazy danych sampli, że można zmontować orkiestrę symfoniczną na komputerze z gotowych sampli. Jeżeli się ma trochę wiedzy i dobry software, odpowiednio dobry komputer, to można nagrać utwór symfoniczny w taki sposób, że nie wykorzystuje się już żadnych muzyków i na przykład w filmie, i to nawet nie w jakichś domowo robionych filmach, tylko w produkcjach wysokobudżetowych, hollywoodzkich, bardzo często już jest tak, że muzyka, chociaż ona brzmi jakby była zagrana na instrumentach, to jest odtwarzana po prostu z sampli komputerowych. Czyli to byłby argument na rzecz tego, że jednak być może tych muzyków, ci muzycy tacy klasyczni będą mieli coraz mniej pracy w przyszłości. Ci najlepsi będą mieli w filharmoniach, prawda? Ale ci właśnie średni być może będą wypierani przez urządzenia. Raczej tak. Kolejna sprawa to dwa sposoby myślenia o elektronicznych narzędziach do robienia i przetwarzania muzyki. Mamy pierwszą grupę, którą nazwałem sobie tutaj systemami zamkniętymi. To są klasyczne instrumenty elektroniczne. Takie jak, mamy tutaj automat perkusyjny, mamy multi-effect Korga, mamy klasyczne organy Hammonda ładne i jakieś takie fajne pianino elektryczne firmy Nordlight. To są wszystko bardzo dobre instrumenty, ale ich cechą jest to, że one tylko grają takimi dźwiękami, jakie w nich są. Prawda? One mają pewną charakterystyczną barwę, można w ramach tej barwy dużo zrobić, ale one właśnie nie są komputerami, w tym sensie, że właśnie nie są metanarzędziami. Mają dość konkretne ograniczenia. Prawda? A drugą kategorię stanowiłyby systemy otwarte. Takie systemy zaczęły powstawać dość dawno. Tu po lewej stronie mamy instrument Moog Modular. To był instrument jeszcze z lat 60., w którym samą budowę tego urządzenia, to jak jego poszczególne te cegiełki ze sobą współpracują, mógł kontrolować użytkownik, właśnie wyciągając te kable i łącząc na różne sposoby poszczególne panele tego urządzenia, czyli oscylatory, kontrolery obwiedni, jakieś wzmacniacze, modulatory, i z tego można było budować jakby własne instrumenty. No ale to było dawno i ten Moog był jeszcze takim bardzo prymitywnym instrumentem. Natomiast ten sposób myślenia istnieje nadal i to, co widzą tutaj Państwo po prawej, to jest schemat właśnie takiego otwartego systemu modularnego zbudowanego w środowisku programowania Max MSP, które właśnie jest środowiskiem służącym do produkcji takich rzeczy. Ten schemat porządkuje działanie bardzo wielu rzeczy. W skład tego systemu wchodzą i komputery, na których też są oczywiście różne programy, różne urządzenia emulowane, ale także urządzenia niekomputerowe, takie jak kontrolery optyczne, kamery, instrumenty akustyczne, pogłosy, mikrofony. I to wszystko jest sprzęgnięte, połączone ze sobą, ale w jaki sposób? W taki sposób, jak artysta chce. I do tego właśnie służą te programy, żeby nie dawać artyście gotowego instrumentu, tylko dawać mu właśnie narzędzie. Ten sposób myślenia, który się przejawia w systemach otwartych,
które ja tak tu nazywam, odpowiada moim zdaniem właśnie z istoty temu, czym jest komputer, prawda? Ponieważ tutaj właśnie można wszystko zrobić od początku. A to jak zrobimy, to już jest do decyzji kompozytora, muzyka czy też jego zespołu. Artyści, z tego co się orientuję, z tego co też czytałem, oczywiście bardzo chwalą te systemy otwarte, bardzo je poszukują, bo wiedzą, że tylko dzięki nim będą mogli robić rzeczy naprawdę oryginalne, prawda? Ponieważ każdy może sobie kupić organy Hammonda, jeden będzie grał trochę lepiej, drugi trochę gorzej, ale będzie to brzmiało jednak dość podobnie. Natomiast na takim właśnie Max MSP każdy będzie robił coś, co brzmi zupełnie inaczej. Prawda? Więc natomiast te systemy zamknięte, tak jak mówiłem, nie wykorzystują tego metanarzędziowego potencjału komputerów. Jeżeli muzyka ma się rozwijać dalej, zresztą tak się czyni, ale moim zdaniem to pójdzie jeszcze dalej, potrzeba jest taka, żeby tworzyć jakieś grupy czy zespoły złożone z jednej strony z muzyków, z drugiej strony z różnego rodzaju inżynierów, informatyków, psychoakustyków, inżynierów dźwięku. Takie rzeczy są robione, ale jeszcze nie bardzo, bo po prostu chyba nikomu się nie chce za to płacić, bo to sporo kosztuje, ale w Paryżu istnieje na przykład taki ośrodek IRCAM, przy Centre Pompidou, który jest kierowany przez Pierre'a Boulez'a i tam właśnie pracują kompozytorzy i muzycy otoczeni całą rzeszą informatyków, inżynierów. Oni właśnie wykorzystują tego Maxa MSP do różnych ciekawych rzeczy i można powiedzieć, że to jest taki jakby wiodący światowy ośrodek i on chyba w tę stronę to powinno iść, bo jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia w tej dziedzinie. Kolejna rzecz to jest edukacja muzyczna, która powinna od razu pokazywać i dzieciom, i starszym dzieciom, a jeszcze bardziej studentom kompozycji, powinna im pokazywać to wszystko, o czym dzisiaj mówiłem, czyli w jaki sposób technika odmieniła muzykę i w jaki sposób można dalej z techniki korzystać, wykorzystywać, wymyślać rzeczy, których jeszcze nikt nie zrobił. I przy tym znowu kładłbym nacisk na podkreślanie tego właśnie metanarzędziowego potencjału komputerów, czyli już w tym procesie edukacyjnym warto by było pokazywać młodym ludziom czy adeptom, że komputer nie jest tylko zabawką, która coś tam zagra, jak coś się wciśnie, tylko że jest właśnie takim sprytniejszym urządzeniem trochę, które może wykonywać pewne już bardziej abstrakcyjne, właśnie wymyślone pomysły, idee. Więc tak jak już też mówiłem, uważam, że największe możliwości w dziedzinie rozwoju muzyki kryją się w systemach hybrydowych, czyli takich, które łączą wirtualne jakieś systemy komputerowe z kontrolerami, czy instrumentami, czy efektami żywymi, znaczy materialnymi. I to w systemach typu modularnego, czyli właśnie takich systemach, których architektura jest otwarta, podatna na ingerencje, na taki, powiedzmy, można to porównać do klocków, z których kompozytor składa sobie dopiero to, z czego chce korzystać. Kolejna rekomendacja, kolejna rzecz, kolejny zawód, który moim zdaniem ma przyszłość w związku z tym wszystkim, to są badania nad psychoakustyką. Badania kognitywne, takie, które wykorzystują już mapowanie mózgu. I po co te badania? Po pierwsze, one są oczywiście wciąż prowadzone, ale moim zdaniem tu jest też jeszcze wciąż duży potencjał do rozwoju. Te badania będą potrzebne dla wszystkich tych biznesów, przedsiębiorców, którzy produkują sztuczne dźwięki, a jest ich wielu, prawda? My ze sztucznymi dźwiękami mamy do czynienia non-stop właściwie teraz, prawda? Ciągle jakieś dźwięki do nas docierają z komputerów, zewsząd. No i te dźwięki ktoś opracowuje, prawda? One się same z siebie nie biorą. Moim zdaniem jest bardzo dużo jeszcze do zrobienia w tej dziedzinie, żeby one były ciekawsze, bardziej urozmaicone, o bogatszej strukturze. Ja w tej dziedzinie też mam parę własnych, bardziej już zaawansowanych pomysłów, ale nie chcę, one są już dość techniczne, nie chcę Państwu tutaj o tym mówić, bo to by za długo zajęło. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to proszę sięgnąć do mojego artykułu podsumowującego te badania, który będzie oczywiście znacznie dłuższy niż ta prezentacja i tam będę o tym pisał. Ale
Kolejna sprawa z psychoakustyką to jest wykorzystanie jej już nie komercyjne, tylko artystyczne. I tu są bardzo ciekawe też możliwości. No, jest polski kompozytor, taki młody, wyleciało mi z głowy jego nazwisko, ale jestem w stanie to sprawdzić. On wymyślił bodajże 2 lata temu coś takiego, że założył ludziom, słuchaczom swojego utworu na głowę urządzenia, które mapowały ich fale mózgowe. I następnie te fale mózgowe zostały użyte jako parametr sterujący efektami, które były nałożone na dźwięk, który szedł konkretnie do tej osoby. Prawda? Czyli efekt jest taki, że mieliśmy grupę słuchaczy i każdy siedział w słuchawkach oczywiście. Każdy z tej grupy słyszał co innego, a to co słyszał było w pewien sposób, nie wiem w jaki, dopasowane do jego osobistych fal mózgowych. To mamy też no, dość ciekawą sytuację, bo właściwie jest jeden utwór, ale każdy słyszy co innego, prawda? Więc tutaj no, też jakby pojęcie dzieła muzycznego, jego tożsamości się zmienia. Tutaj no, już dochodzimy też do takich ściśle filozoficznych problemów, prawda? Ale no, takie rzeczy są robione i moim zdaniem takie rzeczy w przyszłości będą bardzo rozwijane, bo to jest po prostu ciekawe, niesamowite i no, ludzie będą się tym zajmować, uważam. Okej, okay, już chyba i tak za długo gadam, więc ja mógłbym jeszcze dłużej, ale nie chcę Państwa nudzić. Dziękuję za uwagę.